Witam Was serdecznie, to jest Off-Road Track Simulator Heavy Duty Challenge. Słuchajcie, kluczyk dostałem od twórców, zagrałem, natomiast najpierw chciałbym Wam pokazać trailer, ponieważ jest tu kilka rzeczy, które oni sami pokazują i robią to dobrze, więc nie będziemy tutaj odkrywać koła na nowo. Mamy tutaj prawdziwe, licencjonowane ciężarówki, mamy Hummera w zasadzie, nie jest to ciężarówka, ale możemy sobie pojeździć Hummerem. Możemy faktycznie eksplorować świat, możemy go tutaj zwiedzać, możemy jeździć po otwartym świecie na zasadzie dostaw. Trochę taki tryb SnowRunnera, tylko że środowisko i teren jest mniej wymagający, natomiast jest to w miarę, powiedzmy, satysfakcjonujący, jeśli ktoś lubi, to ok, natomiast moim zdaniem ten tryb jest kompletnie niepotrzebny i moim zdaniem powinien być wywalony. Tryb transportowania rzeczy jest bardzo okrojony i czuć, że jest albo zrobiony na siłę, albo zrobiony, żeby trafić do fanów SnowRunnera, MudRunnera i gier tego typu. To, na czym gra się skupia, powinna się skupić w 100% i zrobić ten aspekt, dopracować go jak najlepiej, to jest faktycznie ten HDS, czyli Heavy Duty Challenge. Tutaj mamy rodzaj zawodów, startujemy w zawodach, teraz za chwilę zobaczycie już mój gameplay. Jeszcze gdzieś tam czasami te trailery, przebitki z trailerów będą się pojawiały. No, w zasadzie to, no da się! Startujemy na początku zawodów i mamy przemierzyć naszą ciężarówką teren, bardzo wymagający teren. Mamy masę kamieni, po których też musimy pojechać, czasami są to jakieś kładki drewniane, metalowe. Są to zawody bardzo atrakcyjne, które można zrobić naprawdę w niesamowity sposób i tutaj fizyka jazdy ciężarówką bardzo w tym ułatwia. Jest to satysfakcjonujące mimo wszystko pokonanie takiej trasy i tutaj bawiłem się jak dziecko, gdy mogłem sobie kolejne trasy odhaczać. One są też różnorodne względem siebie, co jedne większe zawody to jest taka większa różnorodność, natomiast one są też coraz trudniejsze, a przynajmniej na takie wyglądały przez pierwsze kilka godzin gry. No, w zasadzie to lecą kamienie i leci kurz, ale jest też dym, tak jakbyśmy byli na asfalcie. Moim zdaniem tutaj brakuje, jesteśmy trochę samotni w tym trybie. Mamy do pokonania trasę, w porządku, mamy, widzicie sami, jakieś banery reklamowe, natomiast nasza ciężarówka też jest oczywiście poklejana tymi banerami, natomiast brakuje mi tutaj czasów przejazdu danych botów. To jest znane od wielu lat, no Colin McRae też jedziemy sami, natomiast czujemy, że na przykład gonimy kogoś, czujemy, że stawiane jest przed nami nie tylko wyzwanie pokonania trasy, ale też wyzwanie czasu. Tutaj tak naprawdę my się nie musimy spieszyć, wiadomo, dostaniemy wtedy mniej punktów, dostaniemy wtedy mniejszy rating, nie dostaniemy platyny, tylko na przykład brąz, z tym, że no nie wiem, czy to ma jakieś większe znaczenie dla nas. Co można by było zrobić, żeby to było przyjemniejsze? Albo dodać konferansjera, który by tłumaczył nasze zmagania, coś na zasadzie Need for Speed Pro Street, tam cały czas ktoś gadał odnośnie tego, co się dzieje. Można to zrobić, ponieważ trasy, te, które są do pokonania, są trasami zamkniętymi, więc wiadomo, którędy kto przejedzie i można na przykład mówić, że jest na trzeciej, czwartej fladze, za chwilę będzie do końca, została ostatnia prosta, ale tutaj jest do pokonania jeszcze, nie wiem, przejazd po zgniecionych samochodach. Jakąś muzykę grającą, żeby było ją słychać tak jakby z głośników, nie słyszalną z ciężarówki zawsze o takiej samej głośności, tylko wiecie, jakieś takie punkty, gdzie staliby kibice, tekstura kibiców nawet i po prostu, nie wiem, tam sobie machałaby czasami ta tekstura do nas. Oraz faktycznie jakieś głośniki, żeby było czuć, że to jest impreza, bo my tutaj jesteśmy w środku lasu, stoją sobie jakieś banery i my sobie po prostu jedziemy, no nie wiem, trochę taki Paryż-Dakar po pustyni, tylko między drzewami i przy kamieniach. No tak ja to odebrałem, ale przejdźmy sobie teraz bardziej tak do omawiania plusów, minusów. No cóż, no w zasadzie to wydaje mi się, że się da, tylko ciężko jest dwuosiową ciężarówką. Polecam cztery osie do tego, bo zobaczcie sami. No pewnie, że się da. Jeszcze kamyczki lecą w ogóle. Skupiłbym się na tym, jak to wygląda, ponieważ widzicie już, że te ciężarówki wyglądają całkiem nieźle. Trasy, po których tutaj teraz jedziemy, też wyglądają całkiem nieźle. Drogi, ciężarówki, top. Bardzo fajnie to wygląda, można oko nacieszyć. Natomiast to, co się dzieje poza drogą, wygląda już tak sobie. Jak patrzymy w oddali na przykład na jakieś siatki, czy na jakąś cienką trawę, to widzimy, że no tam gdzieś te piksele strasznie się rozjeżdżają, cieniowanie jest obskurne i no tutaj jest duży problem z tym. Nie wiem, czemu przyszło mi to do głowy od razu, jak uruchomiłem grę, no ale nie da się. Niestety. I wygląda to źle.
tak jak mówiłem, ciężarówki, wnętrza bardzo fajne, bardzo podobają mi się te wnętrza, kamyczek tu gdzieś jakiś poleci jadąc po drodze, tu gdzieś coś się, wiecie, coś się dzieje, tu jakiś dym i tak dalej. Plusik, ogromny minus, mało FPS-ów. Optymalizacyjnie gra troszkę leży. Platforma testowa to jest RTX 3070 plus Ryzen 5600X, lekko podkręcony, lekko zmodyfikowany i 32 GB. Nie powinienem mieć problemu z grą, która no, nie jest taka wymagająca, jeśli chodzi o to, ile rzeczy my faktycznie widzimy. No wiadomo, mamy tą fizykę kół i na pewno ona swoje zjada. Natomiast no też wydaje mi się, że optymalizacyjnie no tutaj fajnie by było nad tym posiedzieć. Opony momentami też wydają nam się plastikowe, nie gniotą się, za chwilę też o tym powiem, nie gniotą się tak jak powinny w niektórych przypadkach. One oddziałują na teren bardzo dobrze, bardzo sprawnie, natomiast są momenty, kiedy robią to trochę albo za bardzo, albo wcale. I tutaj jeśli chodzi o pracę opon, na pewno widzicie teraz jeden z klipów przygotowanych, jak to faktycznie wygląda, jak ta opona się gnie. No nie jest to ponownie poziom innych gier tego typu, już nie będziemy sobie wymawiać tutaj z tytułów. No i nie mam pojęcia, kto wpadł na ten genialny pomysł, żeby takie odbicia w szybie zastosować. Teraz zobaczcie, jak to wygląda. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co to jest. Jest to tragiczne i tak nie powinna wyglądać gra żadna, w której większość czasu wydaje mi się, że osoby, które chcą poczuć imersję, będą spędzały z kabiny. I to jest niesamowite, że gra, która nie musi mieć działających lusterek, dodaje ten aspekt. Gdzieś tutaj ten balans między różnymi rzeczami jest nie tak zaprojektowany. Gra trochę cierpi na swego rodzaju kryzys tożsamości, że z jednej strony mamy fajny challenge, który można by dopieścić, z drugiej strony jest otwarty świat, który jest pusty i jest nijaki. Brakuje wielu animacji, czy to załadunku, czy rozładunku towaru. Mamy tutaj też coś takiego jak rozwój ciężarówek na poszczególnych etapach oraz mamy jeszcze tryb, znaczy naprawy. I tutaj bardzo nawet w samouczku jest stawiane na to, żeby uważać, żeby nie zniszczyć naszej ciężarówki. Naprawdę? Żeby nie zniszczyć ciężarówki? Słuchajcie, przejechałem pierwszy etap. Mamy trzy etapy z reguły na takim wyzwaniu. Przejechałem pierwszy etap. Rozwaliłem ciężarówkę mniej więcej do 50%, tu prawie stronie widzicie te wskaźniki, do 50% w większości. Tylko, że gdy skończycie już dane zawody, dane mistrzostwa, to wasza ciężarówka jest naprawiana za zero. Więc po co jest wydawać pieniądze na naprawę w trakcie etapu? Może najważniejsze w sumie i od tego powinienem zacząć, a już jesteście bardzo daleko, jak się jeździ. I tutaj powiem szczerze, że jest jeżdżenie jest bardzo satysfakcjonujące i tak jak wam mówiłem, że czułem radość z pokonywania kolejnych etapów, wynikało to również z tego, że w mojej DFGT czułem force feedback i tutaj spotkałem się z opiniami na Steamie, że ten force feedback nie działa, że to jest źle zrobione. Słuchajcie, czuć każdy kamień po odpowiedniej stronie na kierownicy. Ja mało jeździłem w terenie, no nie jeździłem na przykład ciężarówkami w terenie, natomiast czuję każdą deskę, jak przejeżdżam po moście. Ja bym powiedział jednak, że ten force feedback jest zrobiony niesamowicie dobrze, jak na grę, która cierpi na, no tak mówię, tak ten kryzys tożsamości. Force feedback to jest coś, co oni mają naprawdę na niezłym poziomie. Praca zawieszenia, obserwowanie tego, jak się to wszystko, jak to pracuje, jak ta ciężarówka wygina się, żeby pokonać daną trasę. I bardzo często miałem tak, że mówię, nie, no ta ciężarówka tutaj nie wjedzie. No tak. Fizyka działa świetnie, do tego nie jest to trudne, więc każdy może się pochuśtać w tej grze. Później jadę sobie drugi raz, mówię, a spróbuję wolniej przejechać, no i faktycznie też udaje się przejechać. Dużo zależy od biegów, mam oczywiście też tutaj możliwość blokowania dyferencjału, co myślę, że w takich grach tego typu to jest raczej podstawa już teraz. I to zdecydowanie jest na plus. Na plus też jest to, że mamy system rankingu po pokonanych zawodach i możemy sprawdzać sobie na bieżąco, jak wyglądamy na cały świat. Natomiast jest to dalej punktacja, a nie czasowo, z tego co zwróciłem uwagę. Podobają mi się też loadingi, są dosyć ładne, klimatyczne i dobrze przedstawiają to, z czym przyjdzie nam się mierzyć. Szkoda tylko, że są takie trochę długie. No i takie aspekty już totalnie czepialstwo, będę się czepiał, ale no jednak oczekuję, że takie rzeczy zostaną wprowadzone. Jeżeli kupujecie ciężarówkę, to fajnie by było ją zobaczyć przed zakupem, bo zobaczcie, korzystacie z licencji, tak? Że mamy tutaj faktycznie, jeździmy manem, jeździmy Mercedesem, są pokrótce opowiedziane różnice między tymi ciężarówkami, gdy chcecie sobie je zakupić, jest powiedziane, że no ta ciężarówka jest mocniejsza, ma duży silnik, natomiast oprócz małego zdjęcia w menu, wy nie macie możliwości, żeby sobie podejrzeć mniej więcej jak ta ciężarówka wygląda, czy to w tle jakieś zdjęcia nawet, które po prostu w zdjęciach tej ciężarówki, które by sobie się przewijały w tle, gdy akurat macie kursor na tym, albo faktycznie jakiś tryb, nie wiem, fotograficzny, który byłby dodany do ciężarówki, żeby zobaczyć przód, tył, bok i tak dalej. Bardzo mi tego brakowało, ponieważ ja nie znam się na ciężarówkach i nie wiem jak Man TGX wygląda, albo jego wnętrze.
i cyk, 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 pstryk, cyk, cyk, pstryk, cyk, 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 pstryk, 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 cyk. Fajne. A tutaj spędzamy raczej dużo czasu w ciężarówce, którą już kupimy. Tutaj startowałem w zawodach dwuosiowych, w zawodach trzyosiowych. Na Steamie spotkałem się z opinią, że tutaj wcale nie ma żadnej różnicy między ciężarówkami. No ta osoba, która skomentowała to, chyba pozjadała wszystkie rozumy. No nie wiem, jak on tego nie widzi, ponieważ jest kolosalna różnica w tym, jak zachowuje się nasza ciężarówka, jeżeli ma jedną oś więcej. Na koniec takie dwie totalnie już rzeczy, których nie rozumiem. No, musiałem to sprawdzić, no. No da się, no. Nie rozumiem, po co został dodany hammer. Jest on, z tego co widzę, na licencji. To jest hammer, można go tutaj użyć w grze. I przyznam szczerze, gdybym dawał tą licencję na użycie tego hammera, to po przejechaniu się nim, to bym ją cofnął. Bo jeździ się tym okropnie, a dźwięk jest jeszcze gorszy. Tutaj ogólnie nie wspomniałem, natomiast te dźwięki też nie są rewelacyjne. Tutaj bardzo często ta ciężarówka męczy ucho, więc radziłbym jakąś muzyczkę sobie wrzucić w tło, albo właśnie brakowałoby tego konferencjera, tych kibiców skandujących, nie? Żeby, wiecie, poczuć rangę eventu, że to jest naprawdę coś grubego. I ostatnia rzecz to język polski kulejący. Z tego co wiem, patrzyłem po stronie, po twórcach, po nazwiskach, gra jest tworzona przez Polaków. To jest polski produkt. Natomiast nie ma pełnego języka polskiego. Są miejsca, w których tego języka brakuje. I jest takie... Macie taką styczność, że nagle jest trochę po polsku, trochę po angielsku, jakieś jedno słowo przetłumaczone, tu jakieś słowa nie ma przetłumaczonego. Dziwnie, brak takiej spójności w tym. Brakuje mi właśnie tej tożsamości, żeby skupić się na tych zawodach. Wiecie, pokonujecie zawody, które są hardkorowe. To jest heavy duty challenge, tak? To jest najcięższe maszyny, jakie przyszło wam tutaj oglądać na zawodach, pełno kibiców oglądających, bo kibice uwielbiają takie rzeczy i te ciężarówki, które pokonują trasy, które wam się nie śniło, czy to po drewnianych belkach, czy to po jakichś metalowych konstrukcjach wjeżdżacie, czy po kamieniach, czy wjeżdżacie na klify, czy zjeżdżacie pod jakimiś kątami typu 80 stopni na przykład, po to, żeby na dole wylądować na stercie kamieni, jest to satysfakcjonujące. Natomiast tak, ciężarówka nam się nie brudzi, naprawy nie przechodzą na kolejne etapy, nie ma sensu tego robić, mamy też te tryby otwartego świata, gdzie możemy sobie wozić towary, które są nudne i ja stawiam na to, że większość negatywnych opinii, trochę ich jest, natomiast gra na Steamie no, ma w większości pozytywne. Natomiast te negatywne opinie są spowodowane tym, że ludzie wchodzą na pierwszy tryb zaraz po samouczku. I to jest tryb właśnie tych dostaw. To jest tryb, który jest moim zdaniem absolutnie niepotrzebny. To jest tryb, który należy wziąć dzisiaj, wyrzucić do kosza. Te godziny, które poświęcacie nawet na łatanie tego trybu, nawet na, nie wiem, na myślenie nad tym, jak ten tryb powinien wyglądać, na dodawanie jakichś bzdurnych jakości towaru, czy chcecie przewozić sobie opony, czy samochody, czy lodówki, czy pralki, czy nie wiem, cokolwiek. Skupić się na tym, co macie mocne, czyli na stawianiu wyzwania, na challenge'u. Znacie to w tytule. Heavy Duty Challenge. Bawiłem się dobrze. Czy wrócę do tej gry? Myślę, że za jakiś czas wrócę, licząc na to, że będzie ten tryb rozbudowany, ale mam takie coś, że gierka zostawiła mnie z takim, ej no, ty nie przejedziesz dalej, ty nie spróbujesz, nie zobaczysz, jakie tam są te kolejne etapy, czy faktycznie są coraz trudniejsze, nie sprawdzisz się. Jestem taki, ten haczyk zostawiony, że wydaje mi się, że fajnie do tego tytułu podejść. Nie lubię tego, nie lubię skali ocen, natomiast jako, że jest to pierwsza recenzja, to bym zaczął od ocen. Żeby spróbować je wprowadzić, dajcie znać, czy wam się one będą podobały. Wiem, że powinienem rozbić to na czynniki pierwsze i powiedzieć wam, że grafika, ocena taka i taka. No, to by było coś koło szóstki pewnie. Fizyka jazdy, myślę, że koło ósemki. To, jak gra została zaprojektowana, czyli decyzje, które tu padły, no tutaj bym dał... No raczej koło trójki, czwórki, więc wydaje mi się, że dzisiaj jedyną oceną, jaką ja jestem w stanie zostawić tej gierce, nie patrząc na to w ogóle, skąd ona pochodzi, bo mnie to totalnie nie interesuje, to czy ktoś się obrazi, czy nie, totalnie też mnie nie interesuje. Ta gra kosztuje za dużo, jak na stan, który sobą reprezentuje. Ta gra kosztuje za dużo jak na to, że mamy aktywności, które są puste w środku. Ta gra kosztuje za dużo jak na błędy, które ona tutaj pokazuje. Rozumiem, że licencje kosztowały dużo, natomiast jedyna ocena, jaka przychodzi mi do głowy, to jest 4 na 10. I 4 na 10 nie w rozumieniu skali recenzenckiej, taka jaka jest teraz modna, że oceny tak naprawdę zaczynają się od 7 w górę i Starfield dostaje 9. To jest raczej ocena w stylu gra jest dobra,
Jeśli jesteś fanem tego gatunku, to możesz się dobrze bawić. To jest tego typu ocena. Nie jest to gra całkowicie zła, ale jest to gra, która wymaga przedefiniowania. Jest to gra, która wymaga tego szlifu, żeby twórca, producent, wydawca określili się, co oni do cholery chcą z tą grą zrobić. Bo na razie wszystkie aspekty, które mamy tutaj w grze, są zrobione średnio. Dziękuję Wam serdecznie. Dajcie znać, czy Wam się taka forma podobała. Czekam na Was w komentarzach. Każdy feedback jest mile widziany i dziękuję Wam jeszcze raz za poświęcony czas.